Siemanko ludziska, witam was serdecznie. Znów jesteśmy na Wilczym Szlaku. Kod pocztowy do miejsca, w którym się znajduję, spróbuję znaleźć. Nie mam go dokładnie. Znajdujemy się gdzieś pomiędzy Bakewell a Buxton na drodze A6. Zostawiam samochód na poboczu i udaję się tutaj szlakiem. Mam mapkę, którą będę się kierował. Zamieszczę ją w filmie, żebyście zobaczyli. Tutaj widziałem już taką małą jaskinię przed chwilą. Zaraz do niej zajrzę. Jest malutka, tak z tego co widziałem z daleka. Ale będzie jeszcze po drodze jakaś jaskinia według mapy. Będzie parę atrakcji. No i odwiedzimy starą, nieczylną kopalnię ołowiu, z którą jest związana bardzo ciekawa historia, o której opowiem na miejscu. W planie mam, jeśli pogoda pozwoli, pochodzić jak najwięcej, zobaczyć jak najwięcej, wyrwać się z miasta. Chciałbym też zrobić mały biwaczek, zjeść sobie ciepłą zupę podgrzaną na ogniu. Zapowiada się bardzo, bardzo przyjemny dzień. Chmury się troszeczkę pojawiły na niebie, więc nie wiem, czy nie będzie padać, ale generalnie jakoś bardzo mnie to nie martwi. Jestem przygotowany na wszystkie możliwości pogodowe. Zostańcie ze mną, ruszamy na szlak. Dotarłem do wejścia do doliny Deepdale. Zapowiada się bardzo dobrze. Nie jest to pewnie nic wielkiego. Nie zajmie mi to wiele czasu, ale jak na razie sceneria jest przepiękna. Już mi się podoba. Są potoczki, są skały, jest sporo zieleni. Mam nadzieję tą dolinką dojść aż do starej kopalni, o której będę wam opowiadał. Pokazuję wam teraz mój pasek taktyczny Helicon, który służy mi już od dość dawna na Wilczym Szlaku, zawsze go chwaliłem. No ale niestety chyba będzie czas na małą zmianę, coś się tam jednak wyrobiło i ma tendencję do odpinania się w najbardziej nieodpowiednich momentach, kiedy przez coś przeskakuję, gdzieś się wspinam. Przed chwileczką przekraczałem strumień i odpiął mi się na środku strumienia, kiedy byłem na kamieniach, niemalże spadając do wody z zawartością. Więc tak doraźnie wcisnąłem tam patyczek, no ale to nie jest rozwiązanie na stałe, więc dziś jeszcze na nim przetrwam, ale chyba czas na zmianę paska. Chciałem wam tylko to powiedzieć, bo dotychczas cały czas ten pasek polecałem. Nie przetrwał próby czasu. Przemieszczam się właśnie ludziska Deepdale na południe w kierunku starej kopalni, którą chcę zobaczyć. A ponieważ sama dolina, jak możecie zobaczyć za mną, nie jest zbyt widowiskowa, więc aby zająć sobie czas, postanowiłem chwilę do was pogadać. Chciałem wam opowiedzieć o moim planie na przyszły miesiąc. Będę jeszcze o tym mówił, ale po kolei, bo zaczynam wpadać w chaos. Dosłownie wczoraj zamówiłem nowy namiot. Nowy, ciepły, dwuwarstwowy namiot. Według opisu producenta i według opinii innych użytkowników bardzo wytrzymały na opady. A więc idealny na Szkocję. W przyszłym miesiącu, kochani, mam tydzień urlopu i mam zamiar wykorzystać go na wyprawę życia. Spełnienie marzeń z dzieciństwa, z młodości, kiedy oglądałem Braveheart, kiedy oglądałem Rob Roya, no i Nieśmiertelnego, czyli Highlandera. Będę chciał tych wszystkich miejsc poszukać.
Będę chciał zobaczyć przepiękną Szkocję. No nie mogę się doczekać. Ma to wyglądać w ten sposób, że samochód będzie moją bazą wypadową, będzie wyładowany żywnością, wodą, czystymi, suchymi ciuchami, jakimś tam alkoholem. No wszystkim, co do szczęścia potrzebne. Będę parkował w jakimś miejscu i wyruszał pieszo na szlak. Nocował będę tylko i wyłącznie w terenie, nie będę bukował żadnych noclegów w budynkach. Po wyczerpaniu zapasów będę wracał do auta, być może przemieszczał się w jakąś inną miejscówkę i znowu ruszał zwiedzać i nagrywać dla Was filmy. Więcej szczegółów Wam jeszcze zdradzę, ale już w tej chwili szykujcie się, bo za miesiąc Wilczy Szlak w Szkocji. Nie mogę się już doczekać, powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zapalony do tego pomysłu. Marzyłem o tym od bardzo dawna. No i myślę, że w przyszłym miesiącu, jeśli zrządzenia losu i Borys pozwolą, jadę. Ale w sumie, cokolwiek by Borys i jego koledzy od COVID-a nie powiedzieli, ja i tak jadę. Niestety nie jestem na terenie kopalni sam, tak jak myślałem. Są tutaj ludzie, więc tak chodzę sobie, nagrywam, coś tam gadam, ale nie ma pełnej swobody. No, z tym miejscem wiąże się bardzo ciekawa historia, taka trochę kryminalna. Otóż jesteśmy w tej chwili w Magpie Mine, a niedaleko stąd, kilka mil, była druga bliźniacza kopalnia, Maypit Mine. No i tak się złożyło, że górnicy, którzy w tamtym czasie pracowali tutaj, bardzo się nie lubili. Tym bardziej, że walczono między firmami również o prawo do eksploatacji złóż ołowiu. No i dochodziło do jakichś tam prowokacji, bijatyk po pijaku. Aż pewnego razu wpadł ktoś na pomysł, żeby po prostu wykurzyć konkurencję. No i pod ziemią górnicy, w korytarzach, które się łączyły z konkurencją, podkładali ogień, coś co się dymiło, żeby ich wykurzyć stamtąd. No i górnicy stąd, z Magpie Mine, narobili tyle dymu w sąsiedniej kopalni, że 3 osoby zginęły. Postawiono ich w stan oskarżenia, 24 osoby zostały aresztowane, część zwolniono, w ogóle ciężko było zorientować się, kto to zrobił, nikt nie chciał za bardzo zeznawać. Ale były też wyroki skazujące. Nie wiem dokładnie, ile osób osadzono w więzieniu za ten czyn, ale były wyroki skazujące. W każdym razie wdowy owych 3 górników z sąsiedniej kopalni obłożyły tę kopalnię klątwą za to, co zrobili. No i rzeczywiście klątwa się spełniła. Kopalnia od samego początku miała problemy z zalewającą ją wodą. Stąd między innymi te wszystkie urządzenia, które tutaj widzicie, te silniki, ten budynek, w którym był wielki, wielki silnik parowy, później były też wcześniej pompy napędzane przez konie, zaraz Wam pokażę, jak to wyglądało.
W każdym razie wydobywano wodę, wypompowywano ją z korytarzy, żeby można było tam pracować. Ale na przełomie XIX-XX wieku po prostu klątwa zadziałała, kopalnia została definitywnie zalana. Próbowano to jeszcze wszystko jakoś tam ratować, aż do połowy wieku XX, ale nic nie dało się z tym zrobić. Klątwa była silniejsza, kopalnię zamknięto i dziś jest po prostu obiektem, atrakcją turystyczną, obiektem muzealnym. Nieco na uboczu znajduje się miejsce, które mnie akurat kojarzy się bardzo smutno. To jest miejsce, gdzie wydobywano również wodę z kopalni na samym początku jej działalności. Tutaj jest szyb, z którego wyciągano na linach wiadra z wodą, potężne wiadra, ciężkie. A cała ta maszyna była napędzana tym oto kołem. Oczywiście jest to rekonstrukcja, to nie są oryginalne belki. To wszystko już uległo rozpadowi, to zostało zrekonstruowane, ale do tego urządzenia zaprzęgnięty był koń. I koń ten chodził w kółko, tak jak ja teraz chodzę, napędzając to koło, które wyciągało ciężkie wiadra z wodą z kopalni. Przez cały dzień w kółeczko, być może miał zmiennika, ale dla mnie jest to bardzo, bardzo smutne miejsce, kiedy pomyślę o losie tych wszystkich koni, które tutaj spędziły swój żywot, chodząc w kółko i wyciągając wodę z tej studni. Ja wiem, no, takie były czasy, taka była myśl techniczna. Ludzie zawsze byli nastawieni na zysk, na eksplorowanie natury. Ale konie, kurczę, no konie według mnie są stworzone do tego, aby żyć na swobodzie, żeby mknąć przez takie pola jak tutaj, a nie żeby chodzić w kółko, poganiane przez jakiegoś smutnego typa, który podejrzewam, że ich za bardzo nie oszczędzał. Aj, dobrze, że mamy to już za sobą, chociaż niestety mentalność ludzka, jak wiele przykładów pokazuje, niewiele się zmieniła. Okej, kochani, zatoczyłem koło, wróciłem do miejsca startu. Pogoda robi się troszeczkę nieciekawa, prawdopodobnie zaraz coś będzie kropiło, a ja mam jeszcze zamiar zjeść obiad, więc postanowiłem rozbić mały obóz, zaraz rozłożę sobie tarpa na wszelki wypadek, żeby nie zmoknąć. Zresztą bardzo tęskniłem za tym, żeby usiąść w lesie i rozłożyć sobie tarp. Zgrzeję sobie zupę. A przy okazji znalazłem małą jaskinię, którą zaraz Wam pokażę. Biorę latarkę i już tam wchodzę.
Dziś na obiad dźwigałem przez całą drogę potężną puchę. Kuchnia staropolska, kapuśniak z mięsem. 800 gram, no prawie kilogram jedzenia. Mam do tego chleb. Będzie dobrze, zaraz będziemy grzać. Ogień już się pięknie pali. O, nie macie pojęcia, jak za tym tęskniłem. W międzyczasie, kiedy zupa się grzeje, chciałbym Wam przedstawić nowy element mojego ekwipunku, który już się sprawdził i na pewno będę go używał. Specjalnie wziąłem nawet obwolutę ze sklepu, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Waży 40 gram. Jest zrobione z pianki izolującej od zimna, nie przepuszczającej wilgoci, a jest to tak zwany poddupnik taktyczny, czyli matka, którą po rozłożeniu można sobie na niej siadać i wszystkie zabrudzenia zostają tutaj. Dotychczas siadałem gdzieś tam na plecaku, na kurtce, na kamieniach. Zawsze miałem mokry i brudny tyłek. Powiem Wam, za parę funtów w sklepie Go Outdoors można coś takiego nabyć i jest to świetna sprawa. Zresztą mama zawsze mówiła: nie siadaj na kamieniu, bo dostaniesz wilka. Pozdrawiam, mamo. Teraz mam matkę, będzie mi zawsze ciepło w siedzenie. Bardzo polecam. Nic wielkiego, nie waży praktycznie nic. A naprawdę bardzo, bardzo może nam pomóc, jeśli chodzi o zdrowie i o komfort. Okej, kochani, spałaszowałem cały kapuśniak, wypiłem kawę, dobiłem batonikiem. Jestem pełny i leniwy, ale mam pewnie niedosyt. Kopalnia była świetna, bardzo ciekawa. Natomiast sama okolica nie była jakaś bardzo spektakularna, więc aby ten niedosyt zlikwidować, mam zamiar udać się jeszcze na małą przechadzkę wzdłuż tego strumienia. Zabieram Was ze sobą, a póki co mówię już do widzenia. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na następny odcinek Wilczego Szlaku i pamiętajcie, już za miesiąc jedziemy razem do Szkocji. Trzymajcie się, na razie.